Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ponownie Doki Doki. Sporo się w tej serii nie widzieliśmy, wydaje mi się, że minął już rok, a może mniej. Szczerze powiedziawszy, trochę zgubiłem poczucie czasu, ale no jakiś czas na pewno. No i jednak spotykamy się w niej ponownie w ramach pierwszej serii epizodycznej na kanale, co znaczy, że po prostu w grę będziemy przychodzić w dużych partiach, dwa razy w tygodniu po godzinny około odcinek. Czasami troszkę krótszy, czasami dużo dłuższy, różnie to będzie. No i przed nami tak naprawdę nie podejście do historii głównej, tylko tak zwane side stories. Tak jak mówiłem podczas przychodzenia tylko raz pierwszy przy was na kanale, niestety wtedy nie miałem oczywiście bardzo już ochoty, trochę już byłem zmęczony serią. Teraz czuję, że mam siłę i przede wszystkim ochotę, żeby poznać losy dziewczyn. Z tego co tutaj widzę, mamy 6 historii, które są podzielone na dwie części. Dodatkowo, oprócz tego, mamy podobno jeszcze na koniec jakąś jedną historię, jeżeli to wszystkie przejdziemy. Nie jestem pewien, jak to jeszcze działa, więc na ten moment po prostu będę sobie, powiedzmy, poznał tę historię. Jeżeli nie pojawi mi się ostatnia jakaś, to pomyślę, co mogłem zrobić nie tak. Plan jest taki, żeby właśnie seria pojawiała się dwa razy w tygodniu na ten moment. Poniedziałki, piątki, godzina 16 oczywiście. No i czy coś jeszcze muszę wam powiedzieć? Oczywiście prosiłbym o niespoilerowanie tych historii. Można śmiało spoilerować całe Doki Doki, które już było na kanale. Jest to seria i content w grze dodatkowy, więc absolutnie proszę się nie powstrzymać. Ja również nie będę się powstrzymywać i będę rzucał chamskimi spoilerami co do losu dziewczyn. No bo wiadomo, jak to się wszystko pokończyło. Wiadomo, że to wszystko była dziwna przygoda. Side stories to są historie o przyjaźni, które są niezwiązane z wydarzeniami głównej gry. Zdobyć wszystkie side stories, spróbuj pisać poematy do różnych postaci i patrzeć na specjalne scenki w DLC. Wow, poematy? Kurczę, ciekawe, czy trzeba mieć jakiś specjalny poradnik. Szczerze powiedziawszy, ja już nie mam tych poradników, nawet nie pamiętam, gdzie ja to patrzyłem, czy ja to gdzieś patrzyłem na necie? Być może tak było? O mój Boże, miałem tak dobrze to wszystko zrobione. Teraz szczerze powiedziawszy już nie pamiętam. O, może tutaj będzie, mamy jakiś taki na szybko gotowy. Tak, były te, ojeju, co one lubią, wszystko mi się przypomina. Zupełnie bym wracał. Dobra, zacznijmy od minigierki, która ma na okładce Monika oraz Sayori, prawda? Bo to była Monika, Sayori, Yuki i Natsuki. Tutaj miałem ich imiona. Natsuki, Yuri, przepraszam, Yuri. Pamiętam, że Yuki mi się mieszał, bo wtedy gram w serię z SDR i właśnie myślałem, że mi się mieszało Yuri, a mieszało mi się Yuki. No, także Yuri, Natsuki, Sayori oraz Monika. Nasze cztery piękne damy. W ogóle piękny arcik mi się wylosował w tle. No i dobra, trust. Zacznijmy pierwszą historię. Zobaczymy, co z tego wyniknie, co tu się działo. Znam tę ulicę. Ten korytarz również. Czyja to historia? Jeszcze raz? Zapomniałem. To będzie Moniki i Sayori? Czyli przewodnicząca i wiceprzewodnicząca. Nie wiem, czy tutaj też mam gdzieś patrzeć cały czas po bokach, czy coś mi nie wyskakuje. Także no, słuchajcie, jeżeli coś pominę, przepraszam. Okej, wszyscy. Lub literatury się rozpoczyna. Usiądźmy i sprawdźmy obecność, w porządku? O, tęsknię za klubem debat. Przypomnę tylko, że ja oczywiście tłumaczę serię tak jak umiem. Wiem, że mój angielski nie jest perfekcyjny, ale staram się po prostu już z tego wszystkiego, co tam przez lata tych tłumaczeń wyłapałem, tłumaczyć w miarę sprawnie. Jak pójdzie, zobaczymy, jak coś to mam tłumacza pod ręką. Kto by pomyślał, że tak ciężko jest rozpocząć nowy klub? Czuję się gorzej z każdym dniem, które mija bez przyjścia kolejnej osoby, bez tego aż ktoś nowy przyjdzie. Naprawdę zacząłem tracić pewność siebie. Monika jest jedyną członkinią klubu literatury. W dniach, które minęły, wszystkie jej starania, żeby zarekrutować nowych członków, okazało się być bezowocne. Czy ja robię to źle? Monika spojrzała na swoje flyers. Flyers to są chyba teczki, o ile się nie mylę. Ulotki, okej. Myślałem, że to są takie teczki, jakieś serialatory, coś w tym stylu. Nagłówek pisze, czy lubisz literaturę? Nuda! Może nikt nie lubi literatury na tyle, żeby zainteresować się klubem? Nie mogę polegać tylko na tym, że ludzie lubią literaturę. Ja myślę, że dobrym pomysłem by było, gdyby się okazała się być jakąś nieziemską istotą, która wciągnie mnie, dajmy na to,
strzelmy jakąś porąbaną historię, która będzie mi zmieniała plikie, komputerze i tak dalej. Myślę, że to tutaj byłoby dosyć ciekawe, ale możesz też sprawdzić na przykład jakieś inne tertyki, tylko pomyślałem, że to może być fajny pomysł. Muszę sprzedawać je na wizji? Z wizją! Ale jaką wizją? Monika oparła głowę o... Boże, ja mam taką pamięć, że aż mnie to zaczęło boleć. Jestem już gotowy na serię, która jutro się zacznie. Jeżeli nie wiecie, to powinna wam się spodobać. I tam chyba całe pokłady mojej pamięci. Ta historia się nazywa Trust, czyli zaufanie, prawda? Monika oparła głowę na ławce, zamyślona głęboko. Ale zanim zdała sobie sprawę... to, że w zeszłej nocy siedziała trochę dłużej, zaczęło ją nawiedzać. Jest tak cicho, a hałas klimatyzatora jest taki czujący. O nie. Dobranoc, słodka pani. Dobranoc. Halo? Sayori! Ale głos spowodował, że Monika się obudziła, zerwała. O mój Boże, ja przepraszam. Nigdy to nie robię. Czy to jest klub drzemki? Ho, klub drzemki, ale humorek dopisuje. Ajajaj, widać, że żadna tutaj, powiedzmy, zła energia nie wisi w powietrzu, prawda? Bardzo się cieszę. Nie, to jest... Monika zatrzymała się, nagle zawstydzona, że musi przyznać, że to rzeczywiście jest klub literatury. To jest klub literatury? Ej, myślałam, że się pomyliłam przez sekundę. Naprawdę bardzo przepraszam. To było takie nieprofesjonalne, żebym tak zrobiła. Nie przepraszaj, ale ja robię to cały czas. O! Czy przegapiłam spotkanie? Gdzie są wszyscy? Tutaj. Cóż co do tego? To są wszyscy. Naprawdę? Tylko ty? Ale... zdobędziemy więcej członków. Naprawdę ciężko nad tym pracuję. Poczekaj chwilę. Jeżeli to tylko ty, to oznacza, że mogę być wiceprzewodniczącą. Ciężko się nie zgodzić. Ja wiceprzewodniczącą? A jakie są twoje kwalifikacje? Przyszłam? Monika, czego ty jeszcze chcesz? Naprawdę, ona tu jest, jako jedyna. Cóż, jestem lepsza niż... ty, kiedy... jestem lepsza w drzemaniu niż ty. Może ja powinnam być przewodniczącą? O nie, teraz to się ze mnie naśmiewasz. O, przepraszam. Jak się nazywałaś? Sayori. Okej, Sayori. Próba naprawdę ciężko w tym klubie. Naprawdę ciężko pracowałam... Chwila. Naprawdę mocno się starałam w tym klubie. Wiem, że złapałaś mnie w dziwnym momencie, ale... to naprawdę jest takie... disheartening, takie... Oj, muszę sprawdzić, bo wiem, jak to słowo chodzi, po prostu zniechęcające. Zniechęcające, żeby nie być braną na poważnie, wiesz? Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Chcę po prostu znaleźć innych ludzi, którzy robią to, co ja. O, nie. Ja też bardzo przepraszam. Naprawdę mi zależy, obiecuję. Ja... po prostu ciężko mi być poważną, to tyle. Nie chciałem cię zranić. I żartowałam z tą wiceprzewodniczącą. Byłabym okropną wiceprzewodniczącą, a jednak... no... jestem tego pewna. Monika próbowała coś powiedzieć, takiego pocieszającego, ale ciężko jest to zrobić, kiedy nie wie się za dużo o Sayori. Przepraszam. To nie tak. Przepraszam, że tutaj nie jest tak jak w tym takim normalnym klubie. Czy chciałabyś mimo wszystko dołączyć po tym, jak dowiedziałaś się, że jest tak mało członków? Cóż, nie. Teraz... chwila. Ja chyba coś tutaj źle przetłumaczyłem. Zobaczmy. Czy wciąż byłabyś zainteresowany dołączeniem? Gdybym znalazła więcej członków? Cóż... chyba chodzi o to po prostu, że Sayori nie zależy na tym, żeby było więcej członków, ona i tak chce dołączyć już teraz. Bo Monika zapytała, czy nie chciała dołączyć, kiedy będzie więcej członków. Naprawdę? Tak, to brzmi na naprawdę dobrą zabawę. Poza tym, widzę, jak ciężko pracujesz, bardzo się starasz. Robisz coś nieco niesamowitego i powinnaś być z siebie dumna, wiesz? Więc pozwól, że pomogę ci zamienić coś stresującego w coś zabawnego. Jeżeli nic innego, to przynajmniej w tym będę dobra. Haha. Szczerze? Jak mogę odmówić? Naprawdę słodkie z twojej strony, Sayori. O, swoją drogą nazywam się Monika. Monika, ale super imię. O, teraz próbujesz po prostu się podlizać. Ale się uśmiechasz. Cóż, nie powiedziałam, że to nie działa.
Monika spojrzała na ulotki na ławce i zdała sobie sprawę, że imię jest na nich napisane. Więc od czego zaczniemy? Cóż, robi się dosyć późno, prawda? Możemy iść do domu i spróbować wymyśleć nowe pomysły, żeby zrekrutować członków klubu. Dam sobie radę, super. Myślę, że powinniśmy bardziej zastanowić się nad moją wizją co do tego, jak ten klub będzie wyglądał. Wiesz, jakby taka misja. Moją misją jest uszczęśliwienie wszystkich. Haha. Tak, coś w tym stylu. Muszę o tym pomyśleć. Ej, lubisz się przytulać? Chyba? Sayori nagle przyciągnęła Monikę w przyjacielskim uścisku, a następnie ją wypuściła. Niektórym po prostu czasem przydaje się przytulas. No... Szczególnie to widać po tym, jak Sayori też naprawdę potrzebowała to przytulasa, nikt go jej nie dał. I no, skończyło się to w dosyć kiepski sposób. Poza tym, Sayori wyszeptała głośno. Energia przytulenia jest tym, co daje mi najwięcej siły. Energia przytulania, tak? Monika zaśmiała się. Chociaż Sayori jest bardzo inna od niej, Monika czuje, że morale się podniosły. Może to przez to, że w końcu znalazła innego członka drużyny. Ale... cóż... do zobaczenia jutro. Będzie zabawnie. Tak, nie mogę się doczekać. Będę mocno myślała dzisiaj o tym, jak zdobyć nowych członków. Tak, ja też. No. Ciekawe, to będzie kolejny, bo to niby nie jest związane z głównymi wydarzeniami, a ja rozumiem, że to jest kanoniczne dalej. A może źle rozumiem. Minął dzień. I nadszedł czas na klub literatury. Monika i Sayori... czas, żeby klub literatury, czyli Monika i Sayori, się spotkał ponownie. Jako przewodnicząca, Monika zapewniła... upewniła się, że będzie pierwszą, która pojawi się w sali klubowej. Ale... jakby... Jezu, aż mnie zatkało, nie wiem jak to... jak to dobrze na polski jakby przełożyć. Jakby znalazło się w takiej sytuacji, nie wiem czy jest jakieś ładniejsze słowo na to, chodzi po prostu to, że no, to znalazła się w sytuacji, gdzie czekała na Sayori dłużej niż się spodziewała. Minęło już 10 minut. Może Sayori zmieniła zdanie co do dołączenia? Nie, to niemożliwe. Cherry była taka podekscytowana, ale zaczęłam się martwić. Nagle Sayori wpadła przez drzwi. W dłoni trzymała zwój papieru. Przepraszam za spóźnienie, jestem! Okej, witaj z powrotem. I... Sayori okręciła się w stronę Moniki i włożyła zwój papieru na jej biurko, na jej ławkę. Och, cóż to? Weź moją dłoń naprzód. A ciekawe, czy to są przetłumaczone, bo pamiętam już teraz, też mi się przypomniało, że miałam również problem z tym... Czekajcie, o tak, mogę to zrobić, superansko. Miałem również problem z tym, żeby w Side Stories... żeby ogólnie tłumaczyć te wiersze. I pamiętam, że szukałem ich na necie, tylko szybko zobaczę Side Stories... wiersze po polsku. Mam tę stronę fandomową, ale z tego co wiem to... chyba będę musiał trochę tłumaczyć, albo po prostu czytać. Weź mu dłoń naprzód, weź mnie do swojej wymarzonej krainy, do swojej krainy snów. Uważaj, ostrzeż mnie przed tym, żebym szła ostrożnie, żebym nie patrzyła z powrotem na swoje ślady stóp. Wespnijmy się na schodach naprzód, kiedy ja będę na ciebie patrzeć. Im bardziej patrzę naprzód, tym bardziej patrzę do góry, im bardziej mogę na tej polegać. Jeżeli możesz zaufać mi, żeby iść moim tempem, zaufam ci, żeby się ustanowił. Jeżeli zaufasz mi, żebym dała ci swój uśmiech, zaufam ci, żeby go zwrócić, żeby ci go oddać. Weź mu dłoń, weź mnie naprzód, weź mnie do krainy snów, wymarzonej ziemi. Hej, jest naprawdę dobry. Napisałaś to Sayori? Oczywiście. Czekaj, nie. Co się stało z drugą stroną? Ha? Nie byłam jeszcze gotowa, żeby się im podzielić, ale zawstydzające. Monika przekręciła stronę. Na drugiej stronie była lista pomysłów na rekrutację nowych członków klubu. O, ona chciała tak to zrobić, ale jaja. O, więc to chciałaś mi pokazać? Ale teraz jestem ciekawa, czy często piszesz wiersze? Tak, ale...
Jestem pewna, że nie jestem tak dobra jak ty. Haha, naprawdę? Ja właściwie jestem okropna w pisaniu wierszy. Nigdy nie pisałam niczego, z czego byłabym zadowolona. Zawsze... Czytam to ponownie tydzień później, po tym jak to napiszę, jest... Mam takie... Wow, ale to jest głupie. No nie wiem. Jakby ta dramatyczna wersja mnie nie zgadzała się z osobą, którą chcę być. Albo coś w tym stylu. O, powinnaś mieć w sobie więcej pewności. Jesteś przewodniczącą klubu literatury. Ha, chyba się nie mylisz. Muszę chyba być dobrym przykładem czy coś. No wiesz, mogę... I can envision the club doing something like that. Muszę zobaczyć to słowo, co dosłownie oznacza słowo envision. Wyobrażać sobie. Potrafię wyobrazić sobie klub, który robi coś w tym stylu. No i rzeczywiście klub będzie coś takiego robił. Robi co? No wiesz, dzieli się wierszami, które napiszę i takie tam rzeczy. Ach tak, z chęcią bym to zrobiła. To jest taki dobry sposób, żeby dowiedzieć się więcej o innych ludziach, wiesz? Jakbyśmy mieli tak wiele emocji, że nie możemy wyrazić ich innym ludziom zazwyczaj. Ale można to zrobić, jeżeli to jest wiersz, prawda? Tak. Myślę, że to pomaga mi dać taką szerszą wizję na ten klub. Wyobrazić sobie szerszą, konkretniejszą wizję na ten klub. Więc cieszę się bardzo, że mi to pokazałaś. Cóż, nawet jeżeli przez przypadek, ja też. Na początku się wstydziłam, ale teraz czuję się dobrze, że ktoś inny to przeczytał. Postaram się pokazywać więcej wierszy w przyszłości z chęcią. Ale dobrze, zbaczamy z tematu. Chcesz, żebyśmy razem przemyślały tą rekrutację? No pewnie. To będzie wręcz huragan taki... przedsiębiorczy jak huragan. Mój mózg jest naturalną katastrofą. Katastrofą ekologiczną, tak to się chyba mówi. Sayori, to okropnie. Patrz jak zerknijmy na listę. Zrobić babeczki. Byłam głodna, ale to dobry pomysł, prawda? Niech no pomyślę. Mam na myśli, kiedy mielibyśmy niby szansę dawać im babeczki? No wiesz, te by przyszli do klubu. Co jeżeli byśmy powiedzieli na ulotkach, że mam darmowe babeczki? Myślę, że to mogłoby sprawić tutaj złych ludzi, wiesz? Jakich złych? Ludzie przychodziliby po babeczki, by wychodzili. O, nikt by tak nie zrobił. To byłoby niemiłe. Ale wiesz, chcę znaleźć ludzi, którzy naprawdę interesują się literaturą. Nawet jeżeli jeszcze to nie wiedzą. Zobaczmy, co jeszcze mam na co jeszcze masz na liście. Polować na ludzi, którzy czytają książki. Polować w sensie chyba chodzi o takim niedosłownym, prawda? Chyba to nie rozumiem. Chodzić po szkole i znajdować ludzi, którzy czytają książki, wiesz? Na przykład z rana albo podczas przerwy obiadowej. I będziemy mówić im o klubie literatury. Cóż, problem z tym jest taki... Czy większość ludzi nie czyta książek przez to, że muszą czytać lektury czy coś? Skąd mielibyśmy wiedzieć, że czytają dla zabawy? Można by było ich zapytać. Ale to by było... Zaczepiani ludzi, którzy próbują robić coś do szkoły. Nie pomyślałam o tym, przepraszam. Ej, nie przepraszaj. I teraz wymyśliłaś więcej niż ja. O, twój następny pomysł to wręczanie ulotek. Zamiast wieszanie ich na ścianie. Na pewno zaczęłabym od tego. Fajny pomysł. Jestem przydatna. O, nigdy nie powiedziałam, że nie jesteś. Muszę po prostu pomyśleć, co moglibyśmy mówić ludziom, gdybyśmy je wręczali. Nie chcę mówić po prostu, dołącz do klubu literatury. Pomyślmy, jak moglibyśmy bardziej ich zachęcić. Co jeżeli byśmy opowiedzieli im o tym, co robimy w klubie i o takich rzeczach? Ale jak to, co robimy w klubie? To chyba ja powinnam to wymyśleć, prawda? Wizja na ten klub. Okej, Sayori. Udaj na chwilę, że jesteś zwykłym uczniem, zwykłą uczennicą na moment. Poczekaj, nie o to mi chodziło, bo ona powiedziała zwykłą osobą, a... Czyli, że teraz jest niezwykła, w sensie walnięta. Po prostu igraszki słowne, prawda? Hahaha! No wiesz, jesteś taką losową osobą, którą mijam, która dostaje ulotkę. Jakbyś zareagowała na pomysł klubu literatury? Pewnie tak.
Literatura jest głupia. Dołączę do klubu anime. Co do cholery? Ha, przepraszam. Myślałam o mojej przyjaciółce. Natsuki? Okej, co jeżeli bym powiedziała, że my robimy grupowe czytanie i dyskutujemy teraz, i dyskutujemy o tym, co przeczytaliśmy. Pewnie bym przespała tą część. To jesteś ty, Sayori. Tak, ale to nie brzmi jakoś super ciekawie dla większości ludzi. Potrzebujemy czegoś, co zainteresuje ich, wiesz? Do Bani. Dlaczego to jest takie ciężkie? Monika, nie bądź smutna. A co ty lubisz w literaturze, Sayori? Ja? Cóż... Kind of what is... W sumie to, co powiedziałam wcześniej o tym wierszu, to chyba daje szansę, żeby wyrazić siebie. Przedwyrazić się w sposoby, których normalnie nie można. Kiedy robisz normalne rzeczy podczas dnia i gadasz z przyjaciółmi. On myśli, my wszyscy mamy tak wiele myśli i uczuć, że my, którymi nie jesteśmy w stanie się podzielić, wiesz? To jakby intymne. O, mówiłem wam chyba nawet na serii, że ja też tak patrzę bardzo mocno na te różne opowiadania, czy inne rzeczy, które ludzie tworzą jako na coś bardzo intymnego. Tak. Jak dotrzemy do ludzi? Moglibyśmy na przykład mówić, wyraź prawdziwego siebie. Bądź intymnym z nami. to za klub? Kurczę, wele, chyba dołączę. Okej, to w sumie... Aha, żartuję. O mój Boże, co się stało? Zapomniałam swoich rzeczy z klasy. Chyba za bardzo się podecydowałam, że przybiegnę tutaj, ale jestem głupiutka. Pośpieszyłaś się, ale ty... Ach, nieważne. Chcesz pójść po swoje rzeczy, prawda? Zapomnę, jeżeli teraz to nie zrobię. Cóż, poczekam na ciebie. Okej, zaraz będę. Sayori wypadła z pokoju, zostawiając Monikę na moment samą. Monika westchnęła i zaczęła zbierać myśli i spisywać je na kartkę papieru. Wyraź siebie. Kim chcesz być? Miej nowych przyjaciół. Odkrywaj nowego siebie. Odkryj swoje serce. Nie. Wypisz swoje serce. Nie. Pisz zgodnie z sercem. Pisz tak, żeby dotrzeć do swojego serca. Dołącz do klubu literatury. Zapisz drogę do swojego serca. Wow, ale to lamerskie. Monika! Ha? Ależ wystraszyłaś mnie. Przepraszam, ale jest coś ważnego. Po drodze do klasy była dziewczyna, która czytała książkę. Czytała książkę? Pośpieszmy się, zarekrytujmy ją. Chwila. Jesteś pewna, że nie odrobiła pracy domowej? Naprawdę, wyglądała na wciągniętą. Cóż, chyba możemy spojrzeć. Monika wzięła jedną z ulotek i wstała. Następnie we dwójkę wyszły z klasy z Sayori prowadzącą. Tędy! Nie musisz biec. Sayori poprowadziła Monikę do pewnej klasy, następnie obniżyła głos do szeptu. Widzisz? Tam! Monika spojrzała przez okno. Jasne, była dziewczyna, która siedziała sama i czytała książkę. Czuję się jak dziwak, robiąc to. Powinnaś wejść i z nią pogadać. Ja? Jesteś przewodniczącą. Ja pewnie bym ją wystraszyła. Okej. W porządku, zrobię to. Monika wzięła głęboki oddech, a następnie delikatnie weszła do... Tak niepewnie weszła do sali. Midli. Midli to jest... Właśnie tak niepewnie, prawda? Midli. Trwożnie, tak ostrożnie, ze strachem. To było szybkie. O mój Boże, ale jestem zawstydzona. Rej, co się stało? Cóż, weszłam do klasy. Ona nawet nie oderwała wzroku od książki. Więc w sumie zostawiłam ulotkę na biurku i wyszłam. Haha, to urocze. Ale jestem pewna, że ona zobaczy ją i dołączy do klubu. Mam nadzieję. Wracamy? Dwójka wróciła prosto do klasy. Sayori czuła się raczej spełniona, a Monika wciąż nieco zawstydzona po spotkaniu. Po powrocie Monika oraz Sayori wróciły do spotkania strategicznego. Przedyskutowały różne sposoby taktyki rekrutacji, od profesjonalnej do głupiutki. Po tym jak przeszły przez listę Sayori i Monika wymyśliła swoje pomysły, ta dwójka skończyła w lepszym miejscu niż moment, w którym zaczynali całe plany. Cóż, powiedziałabym, że dzisiaj był naprawdę produktywny dzień, prawda? Tak.
chyba zaczynamy robić progres. Nie mogli się doczekać, aż będą nowi członkowie. Hej, co to? Ceri przejrzała zwitki papieru, które Monika zapisywała wcześniej. O, to nieważne. Po prostu tak sobie myślałam. Dołącz do klubu literatury. Zapisz drogę do swojego serca? Ale to urocze. Myślałam, że to trochę zbyt dramatyczne, ale... Ceri zapauzowała i pomyślała na moment. Wiesz... Chyba nie dajesz sobie wystarczająco credit takiego... Niewystarczająco doceniasz swoją pracę. Co? Co masz na myśli? Chodzi o to, że... No nie wiem, czuję, jakbym mogła... Wywnioskować to po tym, jak z tobą porozmawiałam wczoraj, dzisiaj. Chyba zawsze boisz się zrobić coś źle. Tak, ale... Nazwałabyś się perfekcjonistką? Tak. Tak, zdecydowanie. Zawsze... Mam w głowie zarys tego, jakbym chciała, żeby coś wyglądało. I wiem, że nie mogę zaakceptować niczego mniej niż to. Ale myślę, że na koniec to pomoże mi... dać się wszystko przy każdej sytuacji. Więc nie sądzę, żeby to było coś złego. Tak samo jest z tym klubem. Mamy taką okazję, żeby... zrobić to dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy. Ale chyba mam tylko jedną próbę. Więc naprawdę boję się... że to się będzie odbierało od tego, od mojej wizji. Jakiej wizji? To Monika na chwilę zatrzymała się, a następnie pokiwała głową sama do siebie. Westchnęła. Nie wiem. Chcę po prostu, żeby wszyscy... Monika Trails Off, nie wiem... zbiła się z tropu? Odpłynęła? Uśmiechając się, Seori stryknęła palcami. Czy tam stuknęła palcami w kawałek papieru. Myślałem, że zrobiła tak, żeby obudzić. Monika, budź się. Teraz jesteś maszyną do zabijania. Uderzyła palcami w kawałek papieru. Zapisz drogę o swojego serca. Chyba to, co robisz, to... sprawisz, żeby klub... którą potrzebujesz najbardziej... sprawisz, żeby ten klub... jest czymś, co potrzebujesz najbardziej ze wszystkich. Ty sama wiesz najlepiej oczywiście, ale jestem tutaj, żeby ci pomóc. Monika wróciła do Sayori z... Monika jakby oddała ten uśmiech Sayori. To się... nie wiem, jak to się nazywa, choć po prostu, że też się uśmiechnęła. To jest niesamowite, jak miła jesteś. Naprawdę stworzymy najlepszy klub na świecie. Sayori pokiwała głową, a ta dwójka pozostała w ciszy na moment, zagubiona w myśli. Jeden dźwięk, jaki został, to ten cichy szept klimatyzatora. A jedyny ruch to popołudniowe promienie słoneczne, które wpadały przez pomiędzy ruszającymi się chmurami. Sayori zniszczyła moment dużym ziewnięciem. Czas do domu? To ty mi powiedz, jesteś przewodniczącą? W takim wypadku dzisiejsze spotkanie uznaję za zakończone. Nie mogę doczekać się jutra. Ja też. Sayori... wypadła, łapiąc swoje rzeczy. Możesz iść przodem, ja potrzebuję jeszcze chwili. Och, mogę poczekać. W porządku. Po prostu muszę spędzić chwilę sama. W takim wypadku, Sayori pomachała entuzjastycznie do Moniki. Powodzenia! Monika uśmiechnęła się i pomachała z powrotem do Sayori, która wypadła z sali klubowej. Zupełnie sama westchnęła pod nosem, i na chwilę się oderwała od rzeczywistości. Nie była przygotowana do zachęt Sayori, ale zdecydowała się, że to było coś, co prawdopodobnie musi być teraz zrobione. Lub którą potrzebuje najbardziej? Nie rozumiem. Że ona najbardziej potrzebuje klubu? Nie rozumiem. Chciałam rozpocząć klub z większą pasją. Czymś, co pomoże mi prowadzić ludzi do szczęścia. Literatura jest do tego kluczem, ponieważ to jest okno do zobaczenia prawdziwego człowieka w środku nas. Bo tą osobą, która ma wymuszone uśmiechy i musi wtapiać się w otoczenie. Osoba, która jest zmuszona do bycia perfekcyjną. A? Monika nagle zauważyła folder na ziemi przy ławce. Czy Sayori to zostawiła? Mam nadzieję, że to nie jest jej praca domowa. Zmartwiona Monika otworzyła folder, żeby to sprawdzić. Wiersze. To jest folder wierszy.
Stań się kwiatem. Uczucie radości jest kwiatem rzuconym plucked from the ground, wyrastającym pewnie. Plucked to jest oskubanym, zerwanym z ziemi. Kolor, zapach jest taki ładny w moich włosach. Każdego dnia zrywam kwiaty, jakby one rosły tylko dla mnie. Całe życie spokoju i takiego nourishmentu, takiego nawodnienia. Takiego nourishment oznacza, już wam mówię co dokładnie. No, takiego pożywienia zerwane w moment. Wszystko dla mnie, wszystko dla radości. Potrzebuję więcej. Potrzebuję więcej radości, potrzebuję szczęścia. Zrywu, zrywu, zryw. Każdego dnia. Zrywu, zrywu, zryw. Są tak piękne w moich włosach. Zrywu, zrywu, zryw. Umrzesz. I ty również. Pod moimi stopami stoi samotny kwiat. It beckons to me. Beckons oznacza kusi mnie. Wyrywam go. Wypuszczając go z trzymających go korzeni. Ciesząc się ostatnimi momentami pomiędzy moimi palcami. Ale po co? Patrzę w każdym kierunku. I pole, na którym stoję. Prosperus. Prosperus oznacza takie dostatnie, takie bogate pole. To jest pustkowie. Owoców mojej pracy. The carnage of my joy. Carnage to jest bardzo ładne słowo, a carnage oznacza rzeź mojej radości. I dlatego właśnie zdecydowałem, że muszę. Okej. Okay. To już taki trochę mroczniejszy wiersz, ale podoba mi się. W sensie bardzo mi się podoba ta analogia z wyrywaniem kwiatów i z tym, że one rosną tylko dla niej. W sensie cały ten moment przedstawiony jakby zupełnie, jakby to było jakieś morderstwo. Bardzo fajne. Co to? Chwila. Sayori? Okej, okay. Ciekawe to jest. No i teraz mam odblokowaną część drugą, oczywiście. No myślę, że jeden odcinek to będzie jedna historia dwupartowa. Tak bym stawiał. Myślę, że to mniej więcej tyle wyjdzie. Możliwe jest też, żebym to rozbił, na przykład, żeby dawać trzy party na jeden odcinek, na przykład dwa tego i jeden tego, ale chyba nie ma sensu. Wtedy by ta seria nam zajęła, no, trzy tygodnie, bo po dwa odcinki w tygodniu, no to w tym tygodniu Trust i Understanding. W kolejnym Respect oraz Balance. Chyba, że będą na przykład krótsze, te drugie party może być krótsze. Jeżeli tak by było, no to jeszcze zaczniemy na pewno Understanding. I Reflection oraz Self-Love. Dobra. Teraz part drugi. Tak. Minął kolejny dzień i był już czas kolejnego spotkania klubowego. Chociaż Monika powinna wymyślić jakieś zadania na dzisiejsze spotkanie, nie była w stanie przestać obwiniać się i czuć niepewności po przeczytaniu poematu Sayori. Jestem taka głupia. Jak mogłam być w centrum uwagi? Pozwolić na to, żeby być w centrum uwagi? Sayori odczuwa takie rzeczy, a ja pozwoliłem, żeby to ona pocieszała mnie zamiast na odwrót. Jaka ze mnie przewodnicząca? Ten cały czas nie myślałam, żeby zapytać o tym, o to, jak ona się czuje. I tyle z mojej głupiej wizji. Sayori weszła do sali klubowej z tak samo szerokim uśmiechem jak zawsze. Ale po zobaczeniu smutnej Moniki, jej uśmiech szybko zmienił się w zmartwienie. Monika? Wszystko gra? Naprawdę przepraszam. Jestem okropną przyjaciółką. A? O czym ty mówisz? Jesteś niesamowitą przyjaciółką. Monika pokiwała głową, przecząco. Sprawiłam, że to wszystko kręciło się wokół mnie. Nawet ty to powiedziałaś wczoraj. Powiedziałaś mi, że próbuję sprawić, żeby klub... Żebym to ja najbardziej potrzebowała tego klubu, prawda? Ale moje problemy są takie banalne w porównaniu z twoimi. Sayori odpowiedziała cicho. O czym ty mówisz? Ale gdy to powiedziała, jej twarz pociemniała. Przez ciszę Sayori zdała sobie sprawę. O, pozostawiłam tutaj mój folder. Monika patrzyła pusto przed siebie, nie mogąc nic odpowiedzieć. Nie byłam gotowa, żeby się nimi podzielić. Teraz martwisz się o mnie. Nie chcę tego. Ale dlaczego? Jesteśmy przyjaciółkami, prawda? Bez słowa Sayori pociwała głową. Przyjaciele troszczą się o siebie. Chcę być tutaj dla ciebie tak samo, jak ty jesteś dla mnie.
Kolejny długi moment ciszy minął. Powietrze było niesamowicie ciężkie. Jest inaczej. Nie chodzi o samo wczoraj. Chodziło o klub. Poza tym... wczoraj byłam taka szczęśliwa. Nie musisz tego nagle robić. Nie chcę tego. Lubię szczęście, więc... jeżeli to zrobisz... to będziesz samolubna. Monika... pomasowała sobie czoło, próbując odrzucić frustrację tego paradoksu. To jest zrozumiałe, że Sayori nie jest gotowa, żeby podzielić się pewnymi rzeczami. Ale to jest niesprawiedliwe, żeby Monika naciskała, ale także bolesne dla Moniki, żeby zmusić siebie, żeby zignorować przyjaciółkę w potrzebie. Przepraszam, że spojrzałam. Olałam twoją prywatność. Nie winię cię za to. Musiałaś przynajmniej sprawić, czy to jest moje. To prawda. Monika wzięła głęboki oddech. Okej. Rozumiem, że nie chcesz, żebym się martwiła. I chyba będę w stanie odłożyć to na bok, więc żeśmy mogli przejść naprzód. A czy możesz mi coś obiecać? Obiecać ci co? Monika zatrzymała się na chwilę, żeby zebrać myśli. To jest klub literatury. To jest miejsce, gdzie ludzie mogą wyrażać siebie w sposoby, które nie byłyby możliwe w prawdziwym życiu. Taka jest wizja. Właściwie to jest nasza wizja. Zapisz drogę do swojego serca, czy coś. Więc chcę, żebyś obiecała mi, że też to zapamiętasz. Nie musi to być teraz, ale chcę, żebyś była tutaj. Chcę być dla ciebie, kiedy będziesz mnie potrzebowała. Chcę, żebyśmy były takie dla siebie. Sayori uśmiechnęła się delikatnie. Obiecuję, że i ty obiecasz. Nie mogąc nic na to poradzić, Monika również uśmiechnęła się. Obiecuję. To ja też. Teraz zamknęła się rozmowa, a nastrój w pokoju się zmienił. Czas było teraz przejść do aktywności klubowych, więc... chcesz pouczyć mnie o poezji? Ha? Ale co z rekrutacją? W porządku, mamy jeszcze dużo czasu. W tym momencie czuję, że chcę to zrobić. Muszę spełnić swoją część obietnicy, prawda? Hehehe. Nie mogłabym teraz odmówić. Po prostu nie spodziewaj się zbyt wielu rzeczy. Piszę sporo, ale to nie jest tak, że jestem uczoną czy coś. W porządku. Chyba po prostu potrzebuję jakiejś motywacji. Nigdy nie wiem, od czego zacząć, kiedy chodzi o pisanie wierszy. A rozpoczynanie nie jest ciężkie. Musisz po prostu zapisać to, co czujesz, i zacząć rdzić, gdzie cię to zabierze. Tak, ale... nic dobrego by z tego nie wyszło. To nie musi. Musisz walczyć ze swoim perfekcjonistycznym umysłem w tej sytuacji. Hehe. Możesz zacząć od napisania tego, co czujesz, i zacząć, jakie rzeczy sprawiają, że tak myślisz. A wtedy możesz zamienić te uczucia w małą historię. Możesz najpierw zapisać swoje uczucia, a następnie sprawić, żeby zabrzmiało ładnie. Tak, budowanie torów od jednego końca do drugiego. Bardziej przypomina to college, gdzie znajdujesz wszystkie rzeczy tam, gdzie chcesz, i aranżujesz je w jakiś tam wygodny dla siebie sposób. Przynajmniej ja tak to robię. To nie jest tak, że to jest jedyny sposób, ale to naprawdę dobry sposób, żeby nie utrudnić na samym początku. Rozumiem. Zawsze przejmuję się, jak to brzmi, że zapominam, co właściwie jest ważne. Monika wyciągnęła długopis i kawałek papieru, żeby zacząć pisać. Przestać być perfekcjonistką, idiotko. Haha, żartuję. Monika skreśliła słowa idiotko, które napisała. A, to żartownisia. Czyli wcale nie jest idiotką. Widzicie. No, pranksterka. Myślę, że tutaj humor, który odpowiada. Można by było zrobić z tego klub nie literatury, a humoru, dobra. Klub kawału. Nie, zapisz to. Co? Dlaczego? Czy ty mnie nazywasz idiotką? Oczywiście, że nie. Ale chodzi o to, że... o, jest. Chodzi o to, że nie powinnaś być... nie powinnaś jakby cenzurować swoich uczuć, wiesz? Bądź tak dramatyczna, jak chcesz. Ale ja po prostu... cóż, prawda? Pod przekreśleniem Monika napisała, jesteś idiotką. I spojrzała na papier.
Jej słowa patrzyły na nią. Dosyć zabawne, jak napisałam to, za co się ja siebie wkurzam, a następnie zrobiłam dokładnie to samo. Kamen, musiałaś do tego przyzwyczaić. Wierzę w ciebie. Dziękuję. Ja też w ciebie wierzę. Ale też w ciebie, oczywiście. Mika dalej kontynuowała ćwiczenia, zapisując swoje myśli. Ciężko było zapisać coś bez zbytniego zastanawiania się nad tym, ale po chwili, kiedy Sayori jej pomogła i zachęciła, Monika zaczęła wypisać kolejne rzeczy, przez co kartka papieru, na której zapisywała to, wydawała się być coraz pełna losowych myśli. Monika spojrzała na swoją kartkę papieru. Czuję się taka spięta, patrząc na to. Nie cierpię tego, ale jest to też wyzwalające. Widać, że bardzo się starasz. Dzięki temu jestem szczęśliwa. Myślę, że będziesz dobra w pisaniu wierszy. No, nie dawaj mi jakby... Za bardzo mnie doceniasz. Musiałbym bardzo, bardzo się postarać. Ale myślę, że to będzie coś, co będzie mi się podobało. Z tobą. Sayori uśmiechnęła się trochę, rozpromieniała. Dobra, wystarczy już. Mamy wciąż czas. Spróbujmy popracować nad nową ulotką dla klubu. Nie będę wybredna co do języka. Tak, zróbmy to. Monika i Sayori zabrały się za robotę. W każdym mijającym dniem ta dwójka stawała się coraz bardziej pewna tego klubu. Nie chodziło o sam plan rekrutacji, ale też również o ich wizję. Kiedy ich więź zaczynała się zaciśniać, tak zaczęła wytwarzać esencję klubu literatury. W końcu to jest tylko... zaczęły czuć, że to jest tylko kwestia czasu, zanim znajdą nowych członków. Minął kolejny dzień. Jak zawsze, Monika była pierwszą, która przyszła do sali klubowej. Z wydrukowaną, zmienioną wersją ulotki klubu literatury, pełną nowych pomysłów Moniki oraz Sayori. Gdybyśmy tylko dali tą ulotkę dziewczynie, która wtedy czytała, jest znacznie bardziej atrakcyjna od tej starej, ale nowe powiedzonko jest takie podkreślone na centrum, na środku ulotki. Zapisz drogę o swojego serca. Oczywiście zdrowy rozsądek powiedziałby, że... that one writes from the heart. Żeby zapisać z serca, a nie do serca. Ale ta wiadomość tyczy się osób, które chcą odkryć siebie. Mam nadzieję, pomyślały Monika i Sayori, że to będzie wystarczające, żeby zaciekawić uczniów. Dlaczego czuję się taka spięta, kiedy na to patrzę? Monika pomyślała o poprzednim spotkaniu, kiedy zrobiła to ćwiczenie na pisanie. Czy zawsze byłam taka zła w wyrażaniu siebie? Jak mam być przewodniczącą, jeżeli nie mogę nawet zademonstrować, o co chodzi w idei klubu? Klub literatury jest naprawdę zaczyna nabierać kształtu, ale z tym waga na ciężar na ramionach Moniki staje się tylko większy. W klubie debaciarskim zawsze chodziło o strukturę rigid, o sztywną strukturę. Formułowanie takich dopiętych tez i antytez, czy tam kontrtez, i dostarczanie ich z conviction, to jest z przekonaniem chyba, ale się upewnię, z przekonaniem. Chodziło o osobę, którą się jest na zewnątrz. Dlatego Monika była w tym taka dobra. To znajdowało się całkowicie w strefie jej komfortu. To jest duszące. Muszę przebić się przez tą mentalną ścianę. Muszę nauczyć się wyrażać siebie, naprawdę. Monika wyciągnęła kawałek papieru i złapała długopis. Nacisnęła końcówkę długopisu, delikatnie przyciągając ją do kartki papieru. Ale jej dłoń nie ruszyła się. Zamiast tego małe plamki tuszu zbierały się na końcówce jej pióra. Monika podniosła pióro i zaczęła patrzeć na plamkę. Z jakiegoś powodu
poczuła, że musi dotknąć jej palcem. Gdy to zrobiła, czarny atrament rozsmarował się po kartce papieru, rujnując całe płótno Moniki. O! Z pogardy do siebie Monika... Out of spite for herself. To jest chyba pogardy, w sensie stanie niezadowolenia. Out of spite. Ze złości na siebie Monika docisnęła główkę drupisu raz jeszcze, pozwalając, żeby zebrał się cały atrament. Stworzyła drugą plamkę na kartce. Daj spokój, Monika. Rusz dłonią. Monika zaczęła pisać. To mam od szukania perfekcji. Plamę. Ej, fajne. Monika odsunęła od siebie ten kawałek papieru i położyła dłoń na biurku. Klimatyzator wydało się być dzisiaj głośniejszy. Oj, coś przeklikało się. Jestem tu. Witaj. Monika usłyszała, że Sayori podchodzi do jej ławki, a następnie zatrzymuje się na moment, prawdopodobnie czytając kawałek papieru. Czytając to, co zapisała na kawałku papieru. Następnie usiadła w ławce obok. Złodzień? Mhm. Ja też. Ty też? Nowa ulotka wygląda tak dobrze. Ciężko pracowałaś. Lubię. Ale... też gdzie indziej. Nie dam rady. Przepraszam. Jest tak ciężko być po prostu odsłoniętą. Mhm. Sayori wzięła kawałek papieru z biurka Moniki. Napisała coś. Następnie patrzyła przez chwilę. Mogę ci zaufać? Oczywiście. Możesz mi zaufać ze wszystkim. Sayori spojrzała na Monikę ze smutkiem w oczach. Rozumiejąc sygnał, Monika wzięła kawałek papieru z biurka Sayori i przeczytała go. Czasami chcę umrzeć. Wow. Sayori. To jest naprawdę... naprawdę ciężkie. Wow, to jest naprawdę, naprawdę dobre. W sensie... Tylko jestem ciekaw. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ja wiem, że to wszystko było trochę inne w głównym DDLC. To już było trochę takie, no nie wiem, powiedzmy, wszystko surrealistyczne, demoniczne. Ale jednakże... miałem to wrażenie, że Monika... no wiadomo z jakiego powodu, ale mimo wszystko, że Monika tak bardzo... bardzo krzywdziła te dziewczyny, a jeżeli to co się tutaj dzieje też jest kanoniczne, no rozumiem, że jest, no to naprawdę podwójne świństwo, bo Sayori już teraz, już na początku znajomości powiedziała jej, że cierpi. Jej głos drżał. Więc jeżeli dam sobie radę, to ty też, na pewno, ponieważ jesteś jakieś milion razy lepsza ode mnie. To jest całkowicie nieprawda. Sayori wzięła głęboki wdech, próbując uspokoić się. To jest coś o mnie, czego nigdy nikomu nie powiedziałam. Nawet teraz moja głowa jest... jakby krzyczy, żebym przestała. Poczekaj. Nie musisz się zmuszać. Mam na myśli, jeżeli chodzi o tę obietnicę z wczoraj, ale ja chcę. To wydaje się być odpowiednie. Mam na myśli, może to nie jest powód, dla którego przyszłam do klubu. To jest klub literatury. Ufam ci. Bardziej niż się boję. Przy tych słowach Monika wstała. Sayori musiała... bardzo się starać, żeby zebrać się do odwagi, żeby to zrobić. Czy starania Moniki... takie nędzne, aczkolwiek szczere, naprawdę popchnęły Sayori w odpowiednią stronę? Deliberate to chyba płytkie, ale muszę się upewnić. Deliberate. Deliberate breaths. Celowe oddechy. Dziękuję, tłumaczu. Musiałbym wejść na tą stronę Cambridge'a. Może tutaj znajdę szybko. Deliberate breaths. Bo jestem ciekaw dokładnie tego słowa. Deliberate. Often. Taki ostrożny? Ostrożny, coś w tym stylu.
Dalej tak mi się wydaje. Ostrożne oddechy dało się słyszeć nad klimatyzatorem. W sensie ponad hałas, który wytwarzył klimatyzator. Gdy przygotowywała się, żeby ciągnąć to dalej, Monika czekała w takiej grzecznej ciszy po prostu, nie przerywając jej. Mam taki problem, kiedy naprawdę denerwuję się, kiedy ludzie troszczą się o mnie za bardzo. Nie jestem w stanie tego kontrolować. Jakby czuję, dlaczego marnować energię na martwienie się o mnie, kiedy można być szczęśliwym. Dlatego nigdy nie mówię nikomu o takich myślach. To jest znacznie łatwiejsze, by uśmiechać się i po prostu pomóc każdemu innemu być szczęśliwym. Oj, sorry, jesteś zbyt dobra, ten świat. Jesteś po prostu zbyt dobra, ten świat. Ale to okropne. To chciała powiedzieć Monika, ale zatrzymała, ugryzła się w język, bojąc się, że powie coś nie tak. Po prostu, gdyby każdy wiedział o tym, nie traktowaliby mnie tak. Za każdym razem, kiedy się nie uśmiecham, wszyscy martwią się o mnie i pytają, czy wszystko gra. Wiem to, ponieważ kiedyś tak było. Seri zatrzymała się, próbując przypomnieć sobie sytuację z przeszłości. Chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi. To jest dla mnie najważniejsze. Pozwalając ludziom spojrzeć do mojej głowy, nie daje to mi już żadnego szczęścia. Seri znowu się zatrzymała, a jej Solemn to chyba takie ponure, ale się upewnię. A jej uroczyste, poważny wyraz twarzy sprawił, że wyglądała prawie jak inna osoba. Jak odnalazłaś w sobie odwagę, żeby mi to powiedzieć? Nie obawiasz się, że będę jedną z tych ludzi? Obawiam. Część mnie nienawidzi siebie za to, że to robię, ale inna część, myślę, że tym razem będzie trochę inaczej. O, i będzie. Za każdym razem, kiedy gadamy o klubie i tym, co ma znaczyć, czujesz, jakby to była odpowiednia rzecz do zrobienia. Zastanawiam się w sumie, dlaczego Sayori to odbiera. W sensie, Sayori jest bardzo otwarta ludzi, bardzo też cierpiąca, ale zastanawiam się pod tym kątem, że Monika, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale sprawia wrażenie takiej nie wrócę fajnej koleżanki. Nie mówię, że to sprawia jakieś złe wrażenie bardzo, ale patrząc na to, jak się odzywa, jak w taki przygryzający sposób często prowadzi tę rozmowę, mam wrażenie, że nie poczułbym się nawet po tych 3-4 spotkaniach na tyle otwarty, żeby akurat przed nią się otworzyć, chyba że Sayori naprawdę potrzebowała, żeby się przed kimś otworzyć. Szczególnie po tym, jak próbowałaś tak bardzo wyrazić siebie. Dzięki temu poczułam, że mogę powiedzieć to z pewnością, a nasza przyjaźń się nie zmieni. To takie głupie. Ten klub składa się tylko z dwójki osób, ale już tak dużo dla mnie znaczy. Monika poczuła, jak coś ściska ją w klatce piersiowej. Poczucie połączenia z emocjami Sayori, które tak jakby odbijały się echem pomiędzy nimi. Ja również. Byłam taka zalubiona, zanim się pojawiłaś. Jesteś niesamowicie odważna, Sayori. Jesteś silna i odważna. Ja nawet nie mogę się z tobą równać. Monika poszła trochę naprzód. Ale jeżeli nic innego nie mogę zrobić, mogę przynajmniej zaoferować ci energię przytulenia. O, jeżeli byś chciała. O, cudowne. Bez słowa i bez uśmiechu Sayori zareagowała... Oparła czoło na ramieniu Moniki. Dzięki kontaktowi Monika prawie poczuła morze myśli przepływające przez głowę Sayori. I w tym momencie, zaczarowana powietrzem w klubie, Monika zdała sobie sprawę, że wszystkie dni, które minęły, to jest ten, gdzie ona naprawdę ma nadzieję, że nikt nie przejdzie przez drzwi. Mówiła delikatnie. Jesteś najsłodszą dziewczyną, którą poznałam. O, możesz powiedzieć wszystko, nigdy ci nie ocenię. Obiecuję. Oddech Sayori zaczął drżeć. Wzięła parę głębokich oddechów, próbując tak mocno, jak tylko się da, przemówić, żeby powiedzieć rzeczy, których nigdy nie była w stanie powiedzieć na głos. W końcu przemówiła zdławionym głosem. Jestem taka bezużyteczna. Jestem bezużyteczna i wszystkim byłoby lepiej beze mnie. Załkała, a łzy zaczęły spływać po jej policzkach. Jestem
po prostu niewygodna dla wszystkich. Nie jestem dobra w niczym i czuję się, jakby każdy musiał jakoś to ze mną wytrzymać i nienawidzę tego, nienawidzę. Im więcej Sayori mówiła, tym bardziej traciła kontrolę nad swoim głosem, wpadając ofiarą przytłaczającego smutku, który łapał ją za gardło i klatkę piersiową. Nie chcę mieć tych myśli, chcę, żeby odeszły. A teraz przeze mnie ty musisz się z tym jakby męczyć, przez to chcę umrzeć. Gdy tylko Sayori straciła swoje opanowanie, Monika poczuła jeszcze większą determinację, żeby ją po prostu utrzymać w formie, żeby trzymać ją w całości. Ona chciała po prostu być tym, czego Sayori potrzebuje, przepraszam, ale ręką zmieniając pozycję prawie wytrzymał mikrofon. Więc ona nie pozwoli na pokazanie żadnego smutku. Jej głos był miękki i delikatny. To nie jest męczenie się z tobą. To po prostu jest bycie przyjaciółką. Monika zaoferowała parę słów pocieszenia, ale ona wiedziała, Sayori powiedziała to sama, że myśli Sayori doświadcza... Że myśli, których doświadcza Sayori, są tymi, które jej pasują. A Monika nie może sprawić, że magicznie znikną. Jedyne, co może zrobić, to pomóc Sayori walczyć z nimi, jak dobra przyjaciółka. Jesteś bardzo dużo warta, dla mnie i dla innych przyjaciół. Ten klub nie byłby taki sam bez ciebie. Naprawdę mam to na myśli. To, że tutaj się pojawiłaś, było najlepszą rzeczą, która mogła się stać. Nawet jeżeli nie będziemy mieli żadnych innych członków, wciąż będę szczęśliwa. To cię tutaj sprowadziło. Sprawdziłeś tutaj wizję, a także szczęście. A to jest twoja ulubiona rzecz, prawda? Sayori nie odpowiedziała, ale Monika czuła, jak delikatnie kiwnęła głową. Nie było potrzeby większej ilości słów pomiędzy nimi. Ta dwójka trwała w tym stanie jeszcze przez chwilę, aż Monika wypuściła Sayori. Monika pozwoliła Sayori, żeby ta po prostu pokorzystała z tego przytulenia, ile mogła. Kiedy oddech się uspokoił i przestała pociągać nosem, Sayori podniosła głowę i otarła oczy. Chyba to potrzebowała. Niektóre dni są cięższe od innych. Cóż, ja tutaj będę, jeżeli będziesz mnie potrzebowała. A w innych momentach... Powiem się, że będzie tak jak zawsze. Jeżeli to cię uszczęśliwi. Dziękuję. Jesteś najlepsza. Nie, ty jesteś. A dwójka uśmiechnęła się do siebie. Wiesz, przepraszam, że nagle o tym mówię, ale... Nie myślałaś o porozmawianiu z profesjonalistą? Sayori podziwiała głową. Straszne. Już tak ciężko jest rozmawiać z ludźmi. Cóż, to zawsze będzie twój wybór, ale jeżeli szukałabyś odwagi, żeby to zrobić, pomogę ci. Dziękuję. To chyba pomaga, wiedząc, że jesteś ze mną. Sayori nagle ziewnęła i przyciągnęła. O, ale się zmęczyłam. I zgłodniałam. Cóż, już dzisiaj nie musisz nic robić. Nie, ale ja chcę. Mam na myśli... To jest jedna rzecz, która mnie uszczęśliwia. Monika uśmiechnęła się. Ale może najpierw coś przekąszę. Nagle dźwięk drzwi sprawił, że ta dwójka obkręciła głowy. Drzwi otworzyły się do połowy, a następnie zatrzymały. Przez środek... z zewnątrz wyjrzała twarz. Twarz, która wydawała się być znajoma. Co to? O, to pewnie Yuri będzie. Czy to oznacza, że te historie będą szły jakoś chronologicznie? Ciekawe. Teraz się powiem wam tak. Trust, jako pierwsza historia, była naprawdę bardzo fajna. Powiem wam, że niesamowicie super się bawiłem i nie czułem się w sumie ani trochę jakoś znudzony tym. Bałem się, że to będą takie historie, że ja będę gdzieś tam ziewał, a wcale tak nie było. Naprawdę wydaje mi się, że to była bardzo, bardzo fajna historia. Która dużo rzuciła światła na dziewczynę. No i jestem ciekaw tak naprawdę, co będzie dalej się działo,
bo naprawdę nie czeka nas tutaj absolutnie jakaś nuda, tylko wręcz przeciwnie, czekają nas tutaj dosyć ciekawe momenty, przynajmniej na to się zapowiada. Już w kolejnym odcinku będziemy poznawać historię Understanding, czyli zrozumienie. Jak widzicie, głównymi bohaterkami będzie Sayori oraz Yuri. No i zobaczymy, czego się dowiemy. Szczerze powiedziawszy, to najbardziej chyba będę czekał na historię ostatnią, bo tam są dwie moje chyba ulubienice, jakbym się teraz zastanowił. W sensie Sayori i Monikę lubię też, chociaż Monika jest przerażająca, a Sayori po prostu, no trochę mało mogliśmy poznać ją i tak naprawdę, jakby nie patrzeć, jest ona dosyć smutną postacią. I nie mówię, że smutne postacie są złe, tylko po prostu, no, ciężko mi aż tak dobrze wejść w jej buty, kiedy, no, bardziej się czuję, no, Natsuki bardzo polubiłem, Yuri po prostu jest też mega spoko. No i jestem ciekaw po prostu, jak dziewczęta sobie będą dalej się rozwijały, ale super mi się to podoba i naprawdę jest to mega, mega przyjemne. Jestem ciekaw, co będą kryły kolejne historie. To będziemy się przekonywać już w kolejnych odcinkach. Chyba coś za bardzo się wpadło na ten mikrofon. Także moi drodzy, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o aktywności. Chociaż seria będzie i tak dograna do końca, to nie zmienia faktu, że bardzo zachęcam was do aktywności pod każdym moim materiałem. Jest to po prostu ważne, żeby kanał się rozwijał. Po serii epizodycznej z Doki Doki też mam bardzo fajny plan, który myślę, że będzie bardzo ciekawą serią, która może się wam spodobać. Nie wiem, dlaczego muzyka się nie puszcza w menu głównym. Także puszczę sam ją. No i cóż, może jakieś... coś tak coś zapętlić, żeby to leciało losowo. To jest chyba nie ta playlist. A niech sobie leci w takim, a nie innym wydaniu. Także moi drodzy, zapraszam was również do opisu, gdzie macie wszystkie moje socjalki. Możecie tam zerknąć i przede wszystkim wpaść na mojego Twitcha, gdzie czeka was więcej mnie. Od poniedziałku do piątku streamuję od godziny 17. Jeżeli macie czas wpadać na bieżąco i siedzieć aktywnie, to oczywiście zapraszam was chociaż do odpalenia sobie streama w tle. Zawsze kiedy siedzicie przy kompie i nie macie co innego robić, a gdzieś tam sobie może lecieć w tle, a wy będziecie tam zajmować się innymi rzeczami. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnej historii. Hej, pa, pa!